Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Kochani, przed Wami tutaj taki oto widok. Jest to chrzan. Taki tytuł, taki widok. Jest to ściśle związane z odcinkiem, który powstał pod wpływem emocji, pod wpływem natchnienia, które się pojawiło, i te natchnienia zaczęły się pojawiać dosyć takie silne, które skłoniły mnie do tego, aby Wam coś powiedzieć. Tutaj przyszedł akurat kotek, ciuś, to jest sąsiad, na niego mówimy, ponieważ ten kot nie jest naszym kotem, ale po prostu przychodzi, dostaje jeść. Kić, 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 kić. Sąsiadek? No? Sąsiad? 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 Sąsiad, kotuś? On był bardzo kiedyś agresywny. Podobno po sterylizacji. To jest kotka dokładnie. Ona była bardzo agresywna i teraz jest... przychodzi do nas, jest głaskana też. Wysyłamy ku niej dużo miłości i naprawdę, a teraz sobie tam drapię, i naprawdę jest całkowicie inny kot teraz, bo cokolwiek jakby jest w zasięgu naszych myśli, naszego wzroku, to na to my mamy wszystko wpływ. I pytanie należy sobie samemu zadać, czy wysyłamy ku temu przedmiotowi, ku temu, bo to może być i samochód, może być jakiś przedmiot, może być istota żywa, może być roślina, może być kot. Więc pytanie, czy my wysyłamy ku temu miłość, jak najlepsze takie uczucie, które możemy ofiarować komuś. Czy po prostu traktujemy to neutralnie, jako no jest, bo jest, czy traktujemy to negatywnie. I tutaj się pojawił taki chrzan. Chciałem Wam pokazać, ponieważ ja staram się, jeżeli mogę, to szanować naturę. Oczywiście, nawet jeżeli koszę trawę, jeżeli pojawiają się nawet ślimaki gdzieś na trawie, to wierzcie mi, że staram się je gdzieś odrzucać na bok, żeby ich nie skrzywdzić. Jeżeli nawet są jakieś pająki, to jest pajęczyna, bo jest tak wiele razy, to ja staram się po prostu nawet przeprosić je w myślach za to, że muszę jakby zniszczyć ich pajęczynę, żeby otworzyć drzwi. Bo tak wiele razy jest, tak? W naszym życiu, że gdzieś tam albo sprzątamy, jest pajęczyna, albo przed drzwiami, tak jak u nas na przykład do piwnicy. Ale staram się zawsze to robić z miłością, z takim poszanowaniem. I nawet były takie ostatnie przypadki, że gdzie pająk taki był dosyć okazały, wielka pajęczyna, to po prostu starałem się go wynosić gdzieś dalej. Jeżeli były w naszym domu, bo tutaj nie, obok są pola tak naprawdę za płotem, tam za płotem wprost, jak widzicie, tam jest wieszak i tam są już pola, to zawsze latem przychodzą myszy. I te myszy, mimo że mamy koty i tak dalej, to te myszy i tak gdzieś tam wchodzą do piwnicy, to wierzcie mi, że ja kupuję, w zeszłym roku kupiłem, dwa lata temu kupiłem i w tym roku też dokupiłem, ponieważ już zapomniałem, gdzie to włożyłem, takie myszołapki, które jakby mysz wejdzie, nic jej się nie stanie, ale po prostu zamyka się zapadka i wtedy wynoszę je, te wszystkie myszy, na pole. Albo gdzieś tam na łąkę z tyłu, gdzieś jeszcze tam za rów, gdzieś przy polu, na taką drogę, i nie trzeba robić krzywdy, więc... Tak samo ten chrzan, tutaj jest cały ogród taki wykoszony, teraz nie jest wykoszony, ale zawsze jest koszony, i on tutaj został, i jeżeli nie będę do tego zmuszony, to ja go tutaj zostawię, mimo że on tutaj jest całkowicie na środku, ja Wam pokażę. Tu jest garaż i on jest po prostu na środku. Tak samo tu jest taka stara, taka mirabelka, ona też była zwykłym krzaczkiem, który gdzieś tak dziko rósł, troszkę przeszkadzał może i tak dalej, a też i ona już jest teraz, wiadomo, już troszkę liście żółkną, zbliża się jesień, ale wierzcie mi, że widok, jaki ona tutaj, ja ją tak troszkę uformowałem, widok, jaki ona jest, jaki ona tutaj
daje na wiosnę, jak kwitnie, no jest po prostu przecudowny, przepiękny i jest to coś pięknego, więc należy, kochani, szanować naturę, wszystko, co nas otacza. I od nas zależy całkowicie to, jaki świat nas będzie otaczał. Czy my będziemy ku temu światu wysyłać miłość, czy będziemy, że tak powiem, letni, którzy sami nie wiedzą, czego chcą i nie zależy nikomu na niczym, na czymkolwiek nawet. Czy po prostu będziemy jeszcze całkowicie już negatywnie nastawieni. Na wszystko, kochani, nawet na wodę, którą pijecie z kranu, pijecie z butelki, na herbatę, którą pijecie, którą przygotowujecie, nie wiem, swemu mężowi, swojej mamie, swojemu tacie, bratu, siostrze, małżonkowi, małżonce, to jeżeli robicie to z miłością, to ta miłość jakby energetyzuje taką wodę, taką herbatę i pomaga drugiemu człowiekowi. Na wszystko, kochani, mamy wpływ. Na wszystko, dosłownie. Zobaczcie, jakie piękne chmury, jakie piękne niebo. Jest, świat jest po prostu piękny, tylko my nie zawsze potrafimy docenić to piękno. Ale zobaczcie, to piękne niebo. No troszkę padało, troszkę były takie chmury ciemne, ale pomimo to, to jest piękny widok. Należy szanować naszą, kochani, planetę. Należy być dobrym. Oczywiście ja nikogo do niczego nie zmuszam, ale tylko was zachęcam i daję drogowskaz do tego, abyście byli spójni z intencjami wszechświata, abyście wysyłali miłość, wysyłali też współczucie, jeżeli komuś dzieje się krzywda, żeby los drugiej istoty, czy to będzie człowiek, czy to będzie zwierzę, nie był wam obojętny. To jest bardzo ważne. Tutaj, jak widzicie, stoi przyczepka, stoi ten nasz żółty busik i wozimy nim karmę. Tu jeszcze została karma. Do jednej pani spakowałem karmę. To jest karma, w sumie wszystko, co tu jest, to jest z Międzychodu. W Międzychodzie, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego, było spotkanie i tyle karmy uzbieraliśmy. Ja tą karmę tutaj spakowałem już do pani. I do pani będę wysyłał tą karmę. Tam z tyłu jest parę worków. No tyle karmy po prostu uzbieraliśmy. Było to jedno z najmniejszych takich spotkań, ponieważ przyjechało może 30 samochodów z 15 motocykli. No i tyle po prostu. Jest parę worków karmy. Tam są puszki, tam z tyłu są puszki. Tam też. I tutaj po prostu naupychałem taki karton pełny. I staramy się jeździć, robić te zbiórki. Od marca, kochani, poświęcam prawie, no praktycznie 95% niedziel. Prawie wszystkie niedziele od marca to są te nasze spotkania. Gdzie my jeździmy, to naprawdę ja teraz do Międzychodu w tą niedzielę to miałem 140 km. Tydzień wcześniej, niedziela, to był Czarnków. Również 140 km. Naprawdę jest to sporo kilometrów, trzeba to robić. I zobaczcie, ja zawsze jadę, bo ten czarny bus akurat jest teraz w fazie już robienia. Ten czarny T4 oczywiście, co tam się rozsypał. Ale tu jest przyczepka, którą też dzięki wsparciu widzów kanału udało się ją wyremontować. To jest przyczepka, gdzie nam się urwało najpierw jedno koło, potem drugie, jak jechaliśmy do Chersonia w zeszłym roku. I za to wielkie, wielkie Bóg zapłać. To jest ten samochód, tak jak pokazywałem wam. On jest po budowlance, on jest, no jest zniszczony, że tak powiem, no jak widzicie. Kiedyś chciałbym go odmalować, ale niestety jest problem, ponieważ skrzynia biegu wsiadła i no nie ma piątego biegu i wielokrotnie jest tak, że ja po prostu, tu jest krótka skrzynia biegów i ja wielokrotnie muszę piłować dosłownie tym samochodem, żeby na drodze się utrzymać, bo jadąc 90 na godzinę na czwartym biegu, jak tu jest krótka skrzynia biegów, to wszystko po prostu wyje i huczy. Więc prośba dla was, jeżeli ktoś by mógł wesprzeć jeszcze tutaj w jakikolwiek sposób, to bardzo bym prosił.
potrzebne po prostu są środki na zakup innej skrzyni biegów. Jeżeli ktoś nie wierzy, mogę nawet zrobić nagranie, mogę pokazać, że te po prostu no, biegi nie wchodzą, nawet jedynka ciężko wchodzi. Piątka ciężko wchodziła, teraz praktycznie już w ogóle nie wchodzi. Bardzo bym po prostu prosił, jeżeli możecie wesprzeć, to na końcu tego nagrania będzie informacja, jak można pomóc. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie, za wszelką pomoc. Bóg zapłać jeszcze raz za to, co robicie. Za to, jak pomagacie, jak wspieracie i wysyłacie też miłość wszystkim potrzebującym. Bardzo Wam, kochani, dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.